witam Państwa. Chciałabym opowiedzieć o chordziterapii. Zajmuję się chordziterapią, można powiedzieć, od 5 lat. Jest mi potrzebna. I w zawodzie, z jednej strony, jestem ogrodnikiem i wiedzę ogrodniczą w tej chwili przekładam pod kątem tego, jak rehabilitować dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Chordziterapia, tak? Czyli ogrodoterapia, leczenie za pomocą ogrodów, roślin, które w nich rosną. Jeżeli osoba, która zajmuje się, jest ogrodnikiem, zna się na roślinach, na grzybach, na kwiatach i na roślinach sadowniczych, to wie, jakie rośliny wykorzystać, żeby danej osobie, danemu dziecku być w stanie pomóc. Terapia jest rozpowszechniona wokół nas, natomiast w Polsce jakoś jeszcze jest trudno przebić się przez lekarzy, przez specjalistów, którzy nie do końca doceniają, jak ważną rolę w naszym życiu, a szczególnie przy dzieciach niepełnosprawnych, odgrywa rolę ogród, to co nas ocenią. I będę chciała Państwu pokazać kilka takich elementów, które ja wykorzystuję w rehabilitacji. Wspomaganie rehabilitacji, tak? Bo tutaj nie mówimy o pełnej rehabilitacji. Natomiast w Stanach Zjednoczonych i na zachodzie Europy polega ona na urządzaniu takich ogrodów terapeutycznych, które są dostosowane dla osób niepełnosprawnych i tam osoby te prowadzone są zajęcia pod różnym kątem. W Polsce jest kilka takich ogrodów. Dla mnie osobiście nie wszystkie spełniają te funkcje, dlatego że są dostosowane raczej do różnych typów niepełnosprawności, gdzie nie wszystkie osoby mogą przebywać w takim ogrodzie. Natomiast program takiej terapii dostosowany do określonego typu niepełnosprawności będzie zależał od zaplecza, jakim dysponuje dany ośrodek. Tak? Mogą być to różne ośrodki. To jest ogród w Toruniu, w którym zajęcia mają osoby starsze z zespołem Alzheimera i z otępieniem, tak? Czyli tutaj mamy zamkniętą szklarę. Chordziterapię możemy podzielić na dwie grupy. Na czynną terapię i na terapię bierną. I terapia bierna będzie polegała na przebywaniu w samym ogrodzie, tak? Czyli tutaj możemy dobrać, czy wybieramy tą terapię dla dzieci, które mają problemy bardzo różne, tak? Od niepełnosprawności ruchowej poprzez niepełnosprawność intelektualną. I przy pedagogice specjalnej zajęcia sensoryczne wprowadzane są od 4 roku życia. Ja uważam, zresztą każdy, kto jest mamą, wie o tym, że z dzieckiem wychodzimy na spacer po którym miesiącu życia. Po 10 dni można. Można wyjść. Czyli mamy tak, szum, inne doznania. Ja zajęcia rozpoczęłam z córką w wieku 5 roku. Tak mogłam już zadziałać roślinami, wybierając odpowiednie gatunki do jej typu niepełnosprawności, plus do tego, jakie były zaburzenia. Czyli jest to spacer na początku, później dotykanie roślin. I zobaczcie Państwo, że znając odpowiednie gatunki, ja bazuję na kwiatach, bo to jest moja specjalność, wybrałam te, które działają na określony zmysł, czyli zmysł smaku, dotyku, wzroku, zapachu i słuchu, tak? Ponieważ każdy gatunek w pewnym określonym rozwoju może wpłynąć na te doznania sensoryczne. Oczywiście ta aktywność, mówię, może być poprzez aktywność fizyczną, nawet takie spacery. Niestety w naszych parkach i ogrodach nie jest to realne, tak? Nie mamy dostosowanych względu na pieski, tak? Może ta kultura kiedyś się poprawi i osoby posiadające psy będą wyprowadzały je do innych przeznaczonych do tego parku. Ale jak widać w parku, to jest zdjęcie zrobione w Londynie, to tam dzieci bez problemu sobie mogą się poruszać. Tak? Ogród nas na pewno zwiększa koncentrację. Oczywiście przy osobach niepełnosprawnych musimy pamiętać o tym, że część osób może się gubić, więc to muszą być dobrze oznaczone ogrody, żeby potrafiły później móc przemieścić się po tym ogrodzie. Oczywiście w
hortiterapii też mamy takie zagadnienia związane z sylwoterapią, tak? Jeżeli jesteśmy zmęczeni, wystarczy wyjście do parku, do lasu, gdzie na nas samych wpłynie to uspokajająco, tak? Natomiast tutaj spokojnie może działać też ten las na dzieci uspokajający. Oczywiście ogród też poprawi wyniki, tutaj pani profesor dużo powiedziała na ten temat, ale właśnie praca czy zajęcia bardziej terapeutyczne, bo tu nie możemy mówić o pracy, ponieważ dzieci bardzo szybko się zniechęcają, tak? To muszą być krótkie zajęcia, nie trwające więcej niż 20-30 minut. I poprawa tych stosunków międzyludzkich. Pamiętajmy o tym, że w ogrodzie oprócz roślin, oprócz kwiatów będziemy mieli te dodatkowe elementy, tak? Czyli wiatr, słońce, owady oraz to otoczenie, czyli ta barwa, gra tutaj barw jest ogromna, duże plamy w takim ogrodzie wtedy będą bardziej wpływały na to nasze dziecko. Wszystkie elementy, tak, które mogą być zaprojektowane w takim ogrodzie terapeutycznym, czyli na przykład mostek, który pozwoli przy dziecku na wózku inwalidzkim wjechać sobie, jest to dla niego wyzwanie, tak, określony cel, a przy niepełnosprawności ruchowej, przy dobrym wkomponowaniu tych elementów jest w stanie przejść samodzielnie ten mostek, tak, to nie musi. Nie może być jakieś takie wysokie przejście, tylko łagodny łuk, żeby dał sobie sam radę. Ale w tej chwili dużo tych różnych elementów, tak? Czyli co innego będzie słyszało dziecko chodząc po drewnianym moście, co innego będzie słyszało chodząc po takim metalowym, tak? Czyli tam ważna jest ta tekstura wszystkich elementów. Podłoże, tak? Czyli piasek, ziemia, schody. Tutaj na przykład są takie elementy w ogrodzie, gdzie woda przepływa pod stopami, tak? Dziecko nam się i nie zmoczy, a dodatkowo woda przepływająca powoduje, że słyszy też szum tej wody. I oczywiście kamyki, tak? No tutaj nie wjedziemy już wózkiem dla dziecka niepełnosprawnego, natomiast dziecko z niepełnosprawnością ruchową, jest to dla niego wyzwanie, żeby przejść po takim grubszym piasku. I wszystkie naturalne przeszkody. Tak, czyli chodzenie na drzewach. Słuchajcie Państwo, ile razy idzie się na zajęcia terapeutyczne, gdzie dziecko ma wchodzić po jakimś równoważni na sali ćwiczeń, gdzie ona jest niebieska, sterylna, wręcz można powiedzieć. I te same zajęcia przeprowadzone w ogrodzie, który ma, można powiedzieć, położone pnie, tak? Świetne przeskakiwanie, przechodzenie i naprawdę świetna zabawa takiego dziecka. Wykorzystanie tych wszystkich przeszkód. I oczywiście stworzenie takich miejsc przystankowych, bo pamiętajmy o tym, że te dzieci niepełnosprawne ruchowo nie przejdą całego dystansu, tak? Czyli jakaś altana, gdzie będą mogły odpocząć, jakiś punkt obserwacji, na przykład warzyw, tak? Czy czegoś innego, albo różnych innych roślin. Nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, że na przykład fontanna jest świetnym elementem do pionizacji ciała, tak? Czyli tutaj, jeżeli mamy tą wiotkość dosyć silną, a dziecko lubi też wodę, to nie jest dla niego problem, jeżeli te krople spadną na niego. Często właśnie postawienie takiego dziecka i te krople, które spadają na twarz, też jak gdyby pobudzają to dziecko. Dużo dzieci, słuchajcie, nie dotknie w ogóle o tym, tak? O tym, jeżeli mówimy o dzieciach niepełnosprawnych, tak? Co innego jest dziecko pełnosprawne. Natomiast ja prowadziłam takie zajęcia, zresztą pokażę tutaj chłopaka, nie zamoczył w ogóle ręki w wodzie, tak? Mama wyciera go chusteczkami, bo ma 20 lat, tak? Czyli tutaj bezwiedne stanie przy fontannie, która, tak, i zabieg powietrza, który spadnie, ta woda mu na twarz. Więc tutaj, jeśli ktoś się orientuje w typach niepełnosprawności, wierzcie mi, żadna osoba, pomimo że jest jakieś wskazanie, nie będzie taka sama. I oczywiście ogród cieszy tymi barwami, tak? Dziecko chce zobaczyć, co jest dalej, ale ogród taki terapeutyczny musi być bardzo dobrze zaprojektowany. To, co powiedziała też pani profesor, pani Iza, nie może być roślin trujących, nie może być roślin, które przyciągają na przykład owady. Często się spotykam, że właśnie przy ścieżce jest projektowana rabata z lawendy, która przyciąga pszczoły, tak?
Ona może być w ogrodzie, bo ona daje zapach, ale nie powinna być blisko ścieżki, gdzie te dzieci biegają, tak? Ponieważ no, mogą być urządzone przez takie owady. I terapia czynna, czyli tutaj już dobieramy zajęcia, które mogą być wykonywane w ogrodzie do określonego typu niepełnosprawności. I oczywiście pamiętajmy o tym, że zajęcia nie prowadzimy w grupach wieloosobowych. Jeżeli jest taka grupa wieloosobowa, to dla każdej osoby, dla każdego dziecka niepełnosprawnego, tak? Tutaj musimy pamiętać o tym, że dziecko niepełnosprawne jest do wieku 26 lat, tak? Czyli to się nam przedłuża, ten wiek wydłuża tego dziecka. Przy każdym dziecku niepełnosprawnym musi być albo wolontariusz, albo musi być opiekun, żeby mógł go albo z części rzeczy wyręczyć, albo pomóc. I my tutaj w Olsztynie dostosowujemy bardzo różne prace ogrodnicze w zależności do tej niepełnosprawności, ale okazuje się, że przy tych starszych dzieciach dzieci sami lepiej pracują, jeżeli rodziców nie ma, bo oni się nimi podpierają i to rodzice wykonują za nich jakieś prace, albo opiekunowie. Jeżeli zostają dzieci same ze mną, świetnie sobie nawet przypuszczać, są w stanie ułożyć kompozycję, nie patrząc, że mama na to pomoże. Z takich zajęć, które robimy przy tej terapii czynnej, jest na przykład sadzonkowanie, ale pamiętajmy o tym, że to jest bardzo ważny dobór gatunku. Nie możemy osobie, która ma pewne braki, zaproponować takiej rośliny, która w 100% nam się nie przyjmie, albo w 80%. Wybieramy najprostsze rośliny. Warto jest, żeby była karteczka przy danej roślinie, bo często jest tak, że te osoby cyklicznie do nas wracają na zajęciach, więc on zabiera swoją roślinkę opisaną. Jeżeli to jest nasza tajemnica, jeżeli ona mu padnie, to my podmieniamy na naszą, ale z etykietą, tak? Czyli on wie, że wraca do tego ogrodu i na niego ta roślina czeka, że on ją wleje, a jeżeli będzie na tyle zdrowa i na tyle jak gdyby ukorzeniona, może ją zabrać ze sobą do domu, tak? Że to nie jest etap, że zabieram ją teraz, bo ją nie chcemy, tak? Bo wiemy o tym, że ona po drodze mu obumrze. I w programach tych zagranicznych są trzy jak gdyby takie grupy programów, które podnosić też mogą znowu kwalifikacje. Tak, w tych szkołach specjalnych są prowadzone na przykład ta grupa zawodowa, czyli te nadające kwalifikacje uczniom, terapeutyczne, które skoncentrowane są na leczeniu określonych osób czy chorób psychicznych i fizycznych oraz urazów powypadkowych oraz społecznych. Tak? Tu mamy ogromny w tej chwili problem komunikatory, wszystkie gadu-gadu, tlen. Te dzieci się nie spotykają, tak? One tylko klikają, można powiedzieć, na komputerze, czy poprzez Facebooka się łączą. Natomiast tutaj łączenie tych grup, wymiana tego, co kto potrafi, uzupełnianie się pomiędzy sobą, bardzo fajnie gra. I jedną z rzeczy, ponieważ nie zawsze mamy dostęp do tego ogrodu, tak, jest ten okres zimowy, mogą być wykonywanie różnych dekoracji florystycznych. I też tutaj jest bardzo ważne, że osoby, które wykonują ci nasi mali pacjenci, te kompozycje często, jak popatrzymy na nie, one się do niczego nie mają. Bo my tutaj patrzymy bardziej na teksturę, niż na to, jakie gatunki tutaj włożymy. Również w okresie zimowym na przykład możemy robić pielęgnację roślin doniczkowych, tak, i kładanie. I w okresie zimowym siew, sadzenie, pikowanie, oczywiście przy nie wszystkich pełnosprawnościach wykonamy. Co jest zadziwiające, że dzieci niepełnosprawne uwielbiają, słuchajcie, zapach ziemi, tak. Pracując w pracowniach najróżniejszych, układając klocki, tak, jakieś pojemniki, oni nie mają tego zapachu, a ogród daje ten zapach, co jest bardzo ważne. Takie prace w szklarni najbardziej chyba dzieci lubią podlewanie. Z cięciem bywa różnie, tak? Tutaj musimy niestety ograniczać się w zależności od wieku, no i zbiory, tak? Czyli próbowanie tego, co zebraliśmy. Dużo dzieci, które nie chce jeść, jeżeli coś samo zerwie z ogrodu, próbuje, czy to jest smaczne, czy nie jest dobre, tak? I tu bazujemy bardziej na już owocach, z kwiatami bywa różnie niż czystych są próbować. I słuchajcie Państwo, kwiaty, te małe drobne elementy, wyrywanie płatków, my się tak bawiliśmy kiedyś, tak?
w tej chwili czegoś takiego nie ma. Mała motylka, ten chwyt pensetowy przy dzieciach takich właśnie niepełnosprawnych, kwiaty są w stanie to nam bardzo ładnie usprawnić, tak? I to, co mówiłam wcześniej, czyli podlewanie, podnoszenie, oczywiście dostosowanie tego wszystkiego do wieku dziecka, tak? Czyli konewka o określonej pojemności i poczucie tej wartości, tak? Że coś podlaliśmy, że coś będzie dalej żyło. Wracanie do tego miejsca. I też słuchajcie, rotacja tułowia, tak? Czyli nalewanie tej wody, schylanie się, zmiana pozycji. Tu mamy słuch, tak? Czyli wybieranie roślin, które dźwięczą, których nasienniki po powstaniu tworzą nasiona. Bardzo fajnie, zamiast grzechotki w ogrodzie mogą nam posłużyć sprawdzanie tego na wybranych gatunkach. Tak? Wyostrzenie tych wszystkich zmysłów w ogrodzie. Też pokazywanie tych owadów, które są na kwiatach i chęć jak gdyby zmiany pozycji. Bo często są rośliny na wysokości, tak, oczu, a często trzeba się schylić, żeby powąchać tą roślinę. W wielu ogrodach terapeutycznych projektowane są podwyższane te stoły, szczególnie dla osób na wózkach inwalidzkich. Natomiast przy dzieciach, które mają niepełnosprawność ruchową, warto jest, żeby one jednak były na różnych poziomach, żeby motywować ich do powąchania takiego kwiatu. Są do warsztatów tych florystycznych, bardzo dużo różnych firm jak gdyby proponuje warsztaty florystyczne dla dzieci. Jeżeli jest to grupa 30 osób i dwie osoby prowadzące, to są zwykłe warsztaty florystyczne dla dzieci, tak? Natomiast jeżeli mówimy o terapii, niestety musi to być terapia dostosowana jeden do jednego, czyli jedna osoba prowadząca i jedno dziecko. Co do materiału, słuchajcie, tutaj wyobraźnia nasza naprawdę jest ogromna. Jak widzicie, chłopak na zdjęciu wykleja baletniczkę. To jest bardzo ważne, żeby do określonego wieku wybierać określone elementy do wyklejania. Rzadko się zdarza, żeby chłopak chciał wyklejać baletniczkę. Wolałby samochód, jeżyka, duszka niż baletniczkę. Tak? O tym trzeba pamiętać, żeby te dzieci miały możliwość. I wykomponowanie własnych kompozycji. Bo słuchajcie, często wyjście do ogrodu, do sąsiada, do babci, do dziadka, zbiór tych takich ogrodowych kwiatów, naprawdę wykonanie takiej prostej kompozycji przynosi tym dzieciom taką satysfakcję, jeżeli one mogą zabrać te kompozycje i najczęściej zabierają je dla mamy, tak? To jest u nich jak gdyby takie powiedzenie, dla mojej mamy. Ale też oprócz tych roślin żywych mogą być rośliny zasuszone, czyli coś możemy gdzieś nazbierać, tak? Często dostajemy jakiś olbrzymi bukiet kwiatów i część roślin możemy ususzyć i takie kompozycje zrobić też z własnymi, pełnosprawnymi dziećmi. Prowadziliśmy pół roku temu zajęcia dla dzieci pełnosprawnych 7-latków. Dzieci nie były w stanie podnieść liści, tak? Dwa aktywne palce do tabletu, telefonu komórkowego, natomiast pozostałe palce nie były aktywne. Są to zaniedbane też rodziców, tak? Że nie pracują z dziećmi w domu. I bardzo ważną rzeczą jest dobór roślin. Przy układaniu kompozycji żywych musimy się starać, żeby te rośliny miały różną teksturę i jedna roślina, która pachnie, jest rośliną przewodnią. Nie łączymy w takiej kompozycji kilku roślin pachnących, bo ten zmysł węchu niestety zostanie zaburzony i wtedy nie będzie wiadomo, która roślina jest tą rośliną ważną. I integracja sensoryczna, tak? Znajomość gatunków do takich zajęć przy, słuchajcie, 2- czy 4-latkach. My najczęściej na zajęciach sensorycznych, jeżeli są prowadzone, są dobierane jakieś ciastoliny, masy solne, tak? Tutaj natomiast znajomość gatunków, tak jak widać na tym słoneczniku, który ma teksturę szorstką, tak? Dotykanie tych liści, układanie obrazków, bardzo fajnie wpływa. Tu prowadziliśmy takie zajęcia z chłopczykiem, który ma 4-kończynowe porażenie mózgowe i chłopczyk ten nie chciał, słuchajcie, nie przesuwa ręki samodzielnie, tak? Czyli babcia czy mama przesuwają dłoń do jakichś elementów. Położyliśmy mu lawendę na kolanach, która go tak irytowała tym zapachem, że on po prostu ją zrzucił z nóg, tak? Babcia po prostu była zaskoczona, że pierwszy raz on sam coś zrobił, tak? Był tak zirytowany tym zapachem, tak? Że nie mógł wytrzymać.
I słuchajcie, tutaj bardzo dużo pracuje mama i babcia, więc ich akceptacja rośliny na twarzy i danie dopiero jemu tych roślin powodowało, że on się cieszy, tak? Czyli tutaj bardzo trzeba zrobić też ten wywiad wcześniej o dziecku. I tu mamy właśnie Kubę, który nie dotykał w ogóle mokrych rzeczy, mama pomagała. Natomiast w tym roku mamy, wyrzuciliśmy z zajęć, powiedzieliśmy, że mali sobie na kawę. Tak? Mama wyszła, chyba ze mną wszystko ułożył sam. Tak? Czyli tu jest bardzo ważne, żeby zobaczyć jednym na jednym zajęciach, jak to dziecko pracuje. I Kuba był później z swoją grupą ze szkoły, gdzie byli wolontariusze. Siedział, patrzył dziewczynie w oczy, nie chciał nic zrobić, tak? Czyli tutaj jednak musimy bardzo obserwować te dzieci, co chcemy uzyskać, tak? Jeżeli ma tylko przyjść i przesiedzieć godzinę, to tego efektu nie uzyskamy. Co innego jest z dziećmi, które są intelektualnie pełnosprawne, ale duchowo są niepełnosprawne. One tutaj są, świetnie sobie poradzą w układaniu takich roślin. Dla nich te bodźce sensoryczne jak gdyby nie stanowią problemu. I zobaczcie Państwo, jeżeli ktoś zna roślinę, to może tak dobrać gatunki przy układaniu kompozycji, że mogą to być bodźce wielozmysłowe, te polisensoryczne, tak? Czyli mamy tu zmysł dotyku, wzroku oraz zapachu. I przykładem może być na przykład zwykła petunia, tak? Którą posadzić możemy sobie na balkonie i te doznania nawet dla naszego dziecka będzie mogło się przyczynić. Kolejna kompozycja, gdzie możemy uzyskać taki efekt, to jest wydrążenie w dyni, tak? Czyli ta mokra tekstura. Lawenda, która będzie nam pachła i chryzantema, tak? Czyli barwa ta czerwona. Pamiętajmy właśnie też o tym doborze tylko kilku gatunków. I zmysł dotyku, wzroku i słuchu. I tu możemy wybrać rośliny, które będą albo szeleściły, albo będą dźwięczały, tak? Przy tym zestawieniu. Co do poruszenia zmysłu smaku, to niestety większość dzieci nie chce próbować kwiatów. Kwiaty są do kąpania, nie do jedzenia. Tak? Natomiast wykorzystając różne kwiaty, które w tej chwili w restauracjach są bardzo popularne do różnych sałaty, tak? Naleśniki z wzu czarnego czy z robiny akacjowej, ale dzieci niekoniecznie. Kwiat to jest kwiaty do kąpania, nie do jedzenia, to co zaobserwowaliśmy. I prowadząc zajęcia, można powiedzieć, że można wyciągnąć bardzo jak gdyby te pozytywne elementy z kwiatów, gdzie kwiaty mogą wpłynąć na koncentrację, uwagi, tą sprawność manualną, tak, umiejętności społeczne, o których pani profesor tutaj mówiła, logiczne myślenie, wyobraźnia, kreatywność, koordynacja ręka-oko, wyostrzenie tych zmysłów, tak, podstawowych, które mamy, motywacja dzieci do zmiany pozycji, nauka liczenia, tak? Nauka barw, kształtów, jeżeli wybierzemy odpowiednie gatunki do tego, poznawanie i stymulacja za pomocą tekstury, za pomocą zapachu, tak? Wzrasta na pewno pewność siebie i obniża się jednocześnie poczucie tego stresu, napięcia i agresji. Dzieci naprawdę, słuchajcie, na początku zajęć są takie bardzo, a pod koniec zajęć siadają uspokojone, wtedy wiedzą też, że mają, o czym trzeba pamiętać, szczególnie przy dzieciach niepełnosprawnych, że jest czas na jedzenie, tak? Tak jest ułożone, żeby takie zajęcia dzieci jedzą. I radość, tak? Ta duża radość dzieci po zrobieniu czegoś, co jest ich własnym, jak gdyby, wytworem. Oczywiście wpływa na poprawę samooceny i wspomaga tą rehabilitację, tak? Wspomaga, nie jest zastępstwem rehabilitacji, którą powinniśmy przechodzić pod okiem lekarza czy fizykoterapeuty. Dziękuję bardzo.